Patryk, ja chciałem tak w skrócie omówić dotychczasowe Twoje jakby najważniejsze momenty w piłkarskiej karierze, zaczynając od samego początku, czyli od tego, jak zaczynałeś w Igrach Suwałki, jak miałeś 6 lat, a to prawda, że przyjęli Cię do klubu, pomimo tego, że można było od 8 roku życia trenować, i czy prawdą jest też to, że mając 12 lat, Ty odbywałeś treningi też z pierwszym zespołem? Tak, pojechałem z chłopakami, miałem 5 albo 6 lat, pojechałem z chłopakami na pierwszy taki obóz o 4 lata ze starszymi zawodnikami. Było to na pewno duże przeżycie. Od najmłodszych lat już kochałem grać w piłkę na boisku. Pamiętam jak dzisiaj, że mama chciała mnie zapisać na te treningi, ale nikt nie chciał dać mi zgody z tego względu, że byłem za młody, ale miałem ciocię świętej pamięci, która już nie żyje, która pracowała w klubie i porozmawiała z trenerem, który na własną odpowiedzialność wziął mnie do tej drużyny o 4 lata ze starszymi chłopakami. Także to było, tak to się zaczęło, a potem jak miałem 12 lat, tak, trenowałem wtedy z trzecioligą z Wigrami Suwałki. Pamiętam jak dziś, że strzeliłem w gierce taktycznej bramkę bramkarzowi Szmatule, który teraz broni w Piaście Gliwice, także no od najmłodszych lat już zaczynałem z tymi starszymi i myślę, że to mi pomogło znaleźć się w tym miejscu, gdzie teraz jestem. A pamiętasz taki pierwszy moment, pewnie w grach z kolegami jeszcze, nie w klubie, kiedy tak zauważyłeś, że jesteś lepszy od swoich kolegów? Od samego początku. Że masz taki dryg? Znaczy nie lubię się chwalić, ale w każdym meczu, czy to był mecz mistrzowski, czy mecz sparingowy, czy na treningu gierka, udawało mi się zawsze strzelać po 5, 6, czasem nawet 10 bramek w meczu ligowym, także pod tym względem przewyższałem wszystkich moich rówieśników. Tak sądzę, że dlatego też się znalazłem właśnie z tymi chłopakami o 4 lata starszymi, a przede wszystkim z seniorami, no bo przewyższałem tutaj chłopaków z własnej drużyny i stwierdzono, że to ten poziom już mi nic nie daje i trzeba spróbować wyżej czegoś innego. Także tak jak powiedziałem, cieszę się, że od najmłodszych lat dane mi było trenować z seniorami. W wieku 13-14 lat Bogdan Basałaj, który był prezesem, sprowadził Cię do Wisły. I a propos tych bramek, przeczytałem, że w meczu z zespołem, jeśli nie pomylę, Dunajec Nowy Sącz, zdobyłeś 12 goli. Tak, to było. Jaki tam był wynik? 16-0. Tak, 16-0, ale pamiętam jak dzisiaj przyjechałem tutaj na testy do Wisły Kraków. Graliśmy sparing bodajże z Trzebinią. Trener wziął mnie z chłopakami, którzy byli ode mnie 2 lata starsi. W pierwszym tym sparingu strzeliłem 6 bramek, wygraliśmy 8-0. No i trener po meczu mi powiedział, że zostaje po prostu, że zdałem egzamin, no i chciałem pojechać do domu po rzeczy. To mi nie pozwolili, bo myśleli, że nie wrócę już tutaj. Także to mi pozostało w pamięci. Pamiętasz jeszcze pierwsza bramka z Górnikiem, drugi mecz. Jakieś specjalne uczucia towarzyszą pierwszej bramce ligowej? Jest to jakaś inna euforia niż od tego, jak wiesz, wcześniej strzelałeś mnóstwo tych bramek w tych zespołach? Nie, to nawet nie ma co opisywać. Pamiętam to bramkę, jak dziś strzeliłem ją na 4-0 w meczu z Górnikiem Zabrze. Trenerem był ówczesny selekcjoner Adam Nawałka. No, to tak na dzisiaj, jak już minęło sporo czasu, to niezapomniane chwile. No, na pewno byłem szczęśliwy. Bardzo wtedy cieszyłem się z tej bramki, pomimo tego, że wielu ludzi nie dawało mi jakichś takich wielkich szans trafić do pierwszego zespołu, z tego względu, że Wisła była wtedy na topie, ściągała bardzo, bardzo dobrych, bardzo wielu zawodników. No i ciężko było się przebić do tej drużyny, a ja pokazałem, że wytrwałością, że zaangażowanie, a przede wszystkim ciężką pracą i przy odrobinie szczęścia trafiłem do tego zespołu i tym bardziej ta bramka dała mi dużo satysfakcji, dużo, dużo radości i cieszyłem się, że mogłem strzelić pierwszą bramkę w Ekstraklasie, a na drugi dzień niestety złamałem nogę i musiałem 3 miesiące pauzować.
No właśnie, bo często piłkarze mówią, że trenowanie, mecze, to wszystko jest fajne, a tak naprawdę najtrudniejsze jest właśnie czas kontuzji, rehabilitacja, powrót do tego zdrowia. Rzeczywiście to jest takie najgorsze, że porównają do całego sezonu? Najgorsze, z tego względu, że 2 lata temu też przytrafiła mi się koszmarna kontuzja. Grając jeszcze w Pogoni Szczecin, zerwałem wiązadło w kolanie w meczu ligowym w Warszawie na Legii. Czekała mnie pauza 8 miesięcy. Pierwszy raz miałem, mam nadzieję, ostatni, taką poważną kontuzję, gdzie przez 8 miesięcy byłem tylko zdany na ciężką rehabilitację. Czasem miałem tego już dość, ale nie mogłem się poddać, bo powiedziałem, że tylko ciężką pracą mogę przede wszystkim odzyskać zdrowie, ale też powrócić do jak najlepszej formy. Też mnie skazywano, że po tak ciężkiej kontuzji nic już ze mnie nie będzie. Takie słyszałem głosy, że już jestem skończony, że nic ze mnie nie będzie. A takie właśnie negatywne rzeczy mnie bardziej nakręcają do tego, aby pokazywać ludziom, że nie warto skreślać człowieka. Także mam nadzieję, że to co złe to już za mną i mam nadzieję, że tych kontuzji będzie w mojej przygodzie z piłką jak najmniej. Miałeś takie dwa, można powiedzieć, super sezony. 2009, kiedy dostałeś piłkarskiego Oscara za odkrycie roku, a bodajże rok później zostałeś wybrany według przeglądu sportowego i Canal Plus do 11 całego sezonu. Co takiego się działo w tamtym okresie, że po prostu miałeś taką super formę? Na pewno mieliśmy bardzo dobre drużyny, byliśmy na topie. Miałem dwóch wspaniałych trenerów. Pierwszy to był Maciek Skorża, który na mnie postawił, przy którym naprawdę bardzo dużo zyskałem, to tak naprawdę dzięki niemu zaistniałem w Wiśle, w Ekstraklasie. No i też w tym drugim sezonie dzięki trenerowi Maskantowi zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, też na mnie postawił, liczył, ufał mi i w każdym meczu starałem się grać jak najlepiej, ale przede wszystkim podziękować mu za te zaufanie. Z tym takim zawodnikiem, gdzie jak czuję te zaufanie od trenera i trener jest stawia przede wszystkim na mnie, to staram się grać jak najlepiej i zawsze staram się oddawać serce nie tylko drużynie, ale też trenerowi za zaufanie. 3 mistrzowskie tytuły, czy każdy z nich smakował tak samo, czy pierwszy to był rzeczywiście bardziej wyjątkowy od tych kolejnych? Pierwszy mistrz Polski to na pewno smakował fajnie, ale miałem tak naprawdę minimalny udział, bo rozegrałem bodajże na te 7 spotkań, były to takie końcówki, bardziej ogony. W drugim już zacząłem być podstawowym zawodnikiem, strzelałem bramki, miałem asysty, no i w trzecim tak samo. Byłem postacią, która ciągnęła tą grę, tą drużynę, także jeśli miałby wybierać, to ten trzeci mistrz Polski, jak na razie i ostatni, był dla mnie najważniejszy mistrzostwem Polski. Zapytam jeszcze, już nie będę pytał o Zagłębie Sosnowy, co Pogoń Szczecin, ale zapytam o ten krótki pobyt w Turcji, bo to jest jednak zupełnie inna kultura, inaczej się podchodzi do ludzi. Czy ty potrafiłeś się tam odnaleźć? Tak. Nawet nie mówię tak piłkarsko, ale wiem. Jako... Znaczy no na początku na pewno inna mentalność, inna religia, inni ludzie, ale ja jakoś nie mam problemu z przystosowaniem się do otoczenia. Myślę, że drużyna i kibice, przede wszystkim kibice mnie zaakceptowali takim, jakim byłem. Szkoda, że to trwało tylko pół roku. Na początku grałem, potem jak to się mówi w Turcji, różnie bywa z tym graniem. Trenerzy mają troszkę inną wizję. W jednym meczu zagrałem, strzeliłem bramkę, miałem nadzieję, że w następnym zagram od pierwszej minuty, a nawet nie znalazłem się w 18 meczowej, także to były ciężkie momenty, ale takie które czegoś mnie nauczyły. Myślę, że jakbym drugi raz wyjechał, to inaczej bym patrzył na to wszystko i bardziej byłbym doświadczony już, można powiedzieć. Ale tak jak powiedziałem, pomimo tego, że byłem tylko pół roku, to nie żałuję tego. Jak powiedziałeś, inna religia, ty zawsze podkreślałeś, że wiara ci dodaje siły, czy to... Nie było problemu, nie miałem żadnych jakichś problemów z tym, że miałem na sobie rożaniec, że modliłem się, czy coś takiego, nie.
Ja też starałem się być do kolegów w porządku. Wiele razy spotykałem się, kiedy przychodziłem do szatni, to kapitan miał rozłożony dywan i modli się do Allaha, także uszanowałem to, starałem się mu nie przeszkadzać i myślę, że oni też widzieli, że jestem osobą religijną i nigdy nie miałem jakichś z tym nieprzyjemności. Do dzisiaj tak bardzo czuję, że pomaga ci wiara w, tak, w sporcie, że kiedyś... uważasz, że bez takiej wiary byłoby trudniej jakby, nie wiem, pracować nad sobą? Nie, ja powiem tak, no już kiedyś mówiłem, że wiara czyni cud, trzeba w to wierzyć, wiadomo. Byłem wiele razy już na, jak to można powiedzieć, na samym dnie, a tylko wiara, tylko modlitwa dodała mi naprawdę dużo siły, dużo takiej energii, a przede wszystkim, że nigdy się jakoś nie poddawałem, pomimo tego, że były trudne momenty w moim życiu, to zawsze wiara dodawała mi takiej, tak jak powiedziałem, pewności siebie i pomaga mi to dnia dzisiejszego. Wiadomo, że jesteś na boisku graczem impulsywnym. Mhm. I powiedz mi, sam mówiłeś nieraz, że po fakcie często tego żałujesz, ale jakby to jest wszystko w takim ferworze walki boiskowym. Czy ty w ogóle próbujesz, starasz się nad tym hamować, czy po prostu zaakceptowałeś, że taki już jesteś i już nie będziesz z tym jakby próbował? Czy nie, no myślę, że i tak przed kilku lat moje zachowanie było gorsze niż jest teraz. Teraz jestem już bardziej doświadczonym zawodnikiem. Młodość też ma swoje jakieś tam plusy i minusy, ale tak jak powiedziałem, no, wychodząc na boisko, normalni ludzie, którzy nie wiem, no, przychodzą na mecze czy oglądają telewizję, no, nie zrozumieją tego, jak to jest. Adrenalina, chęć zwycięstwa. Różne są prowokacje. Nie staram się jakoś tak zmienić, żeby być grzecznym na boisku, bo tak się nie da po prostu, ale myślę, że jestem innym zawodnikiem niż byłem gdzieś, nie wiem, 4-5 lat temu. Na pewno bardziej się wyciszyłem. Powiedziałeś nam dzisiaj poza kadrem, ale wydaje mi się, że to nie jest żadna wielka tajemnica, że sam wiesz na swoim przykładzie, że jak jest wszystko poukładane w głowie, jest dobrze u zawodnika, to wtedy gra się o wiele łatwiej, o wiele lepiej. Tak. Myślę, że każdy profesjonalny zawodnik tak samo powie, że jak ma czystą głowę, no to jego mecze wyglądają inaczej, jego podejście do treningu jest zupełnie inne niż tak, jakbyśmy mieli głowę zawaloną jakimiś rzeczami, czy coś w rodzinie, czy w drużynie. No wiadomo, bywają takie przypadki, że trener nie stawia na zawodnika, że nie gra, że gdzieś jest tam cały czas myślami, dlaczego nie gra. I tak naprawdę nie może się skupić na jak najlepszej grze, na najlepszej pracy. Dlatego moim zdaniem trzeba mieć czystą głowę, bo wtedy zawodnik jest tylko i wyłącznie skupiony na ciężkiej pracy. Dlaczego twoim zdaniem często piłkarze jakby gubią się na początkach kariery? Chodzi o to, że to są młodzi ludzie, którzy stosunkowo dobrze zarabiają, jak na polskie warunki. Sam mówisz, że jesteś bardzo dziś doświadczony. Teraz pewnych rzeczy byś nie zrobił, co zrobiłeś wcześniej. No na pewno młodość się rządzi swoimi prawami. No, wiesz, jak wchodzisz do zespołu w młodym wieku, potem trenerzy dają ci szansę grania, no to czujesz się wielki, czujesz się hero, nie? I myślisz, że możesz wszystko, ale w pewnym momencie gdzieś to ucieka. No tak się żyć na dłuższą metę nie da rady. Sam po sobie wiem, że myślę, że gdybym inaczej wtedy myślał kilka lat temu, może ta moja przygoda inaczej by się potoczyła, może nie byłbym w Wiśle, może byłbym gdzieś za granicą. Różnie to bywa, ale cieszę się z tego bardzo, co mam. Ale tak jak powiedziałem, no, będąc młodym, różne pomysły przychodzą do głowy. Ma się troszkę więcej pieniążków, pojawiają się koledzy, pojawiają się koleżanki, no i zamiast skupić się na treningu, na meczu, no to zawodnicy, czy ci, którzy uprawiają sport, są gdzieś indziej, myślami. No, pamiętasz jakiś taki pierwszy moment
kiedy jakby cię tak w cudzysłowie otrzeźwiło, że wydawało ci się, że jesteś właśnie, jak powiedziałeś, to hero, wszystko jest super, a w jakimś czasie zobaczyłeś, że jednak już nie jest tak fajnie, jak ci się wydawało, że idzie to nie w tą stronę, którą myślałeś, że już pójdzie? Czy nie, no ja mam ciężki charakter, mam trudny charakter. Od młodości, kiedy zaczynałem grać w piłkę, to nie dawałem sobie dmuchać w kaszę, także było wiele takich przypadków, ale jakoś nigdy nie poczułem tak, że coś mi ucieka, że coś muszę poprawić. Były zabawy, były różne imprezy, ale tak jak każdy młody zawodnik, myślę, że przechodzisz pewien etap, potem staje się bardziej dojrzalszy. No i potem skupię się tylko i wyłącznie na tej przygodzie z piłką, bo ona nie trwa wiecznie i trzeba wycisnąć z tego jak najwięcej. Jeszcze chciałem zapytać o kadrę, bo sprawdziłem, że grałeś od kadry od lat 15, bodajże we wszystkich rocznikach, tej dorosłej 8 spotkań, ostatnio z Meksykiem 2011 towarzyski, trochę czasu minęło. Myślisz jeszcze czasami o tej reprezentacji? Myślę, no każdy zawodnik chciałby pewnie być w tej reprezentacji. Teraz, jak ta reprezentacja jest na topie, każdy je ogląda, każdy o niej fajnie mówi, no to każdy chciałby się tam znaleźć. Ja wierzę głęboko w to, że może nie teraz, ale w niedalekiej przyszłości dostanę szansę, aby tam się znaleźć. Myślę, że poprzez jak najlepsze gry w Wiśle Kraków tam do myślenia trenerowi, aby może kiedyś takie powołanie przyszło i dla mnie. To jeszcze zadam ostatnie pytanie. Jakie są jeszcze piłkarskie marzenia Patryka Małeckiego? Moje największe marzenie to jest takie, aby być przede wszystkim zdrowym, ale też zagrać z Wisłą w Lidze Europy, bo bodajże z tego, co przypominam, to ostatni raz zagraliśmy w 2011 roku. Także kilka lat minęło i ciągnie mnie, aby zagrać na arenie międzynarodowej, nie tylko tutaj na swoim podwórku, ale chciałbym w końcu z Wisłą Kraków też zaistnieć w Europie. Wiem, że to jest nie jest to niemożliwe, ale wiem też, że przed nami dużo pracy, ale mam nadzieję, że zdołamy i damy radę awansować do tych pucharów. Gdzie Sasza? Saszka z Gruzji. Uwaga, bo to jest złodziej portfeli.